Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będę działał pod akwarium. Będę likwidował FX-a, FX6 z Fluvala. Powodem likwidacji tego filtra są wcześniejsze moje filmy, które sobie odtworzyłem ostatnio. No i się okazało, że to akwarium funkcjonowało bez najmniejszych problemów, bez tej filtracji. A w związku z tym, że tutaj też sobie poczyniłem ostatnio zmiany, dlatego też dzisiaj będę likwidował tego FX-a. No i dorzucimy te gąbki, wszystkie, poczyszczę tego filtra i te wszystkie gąbki, które się znajdują w środku, bo ja ten filtr mam oparty tylko i wyłącznie na gąbkach, wrzucę do sampa i przy okazji zobaczycie, jak duży jest FX tak naprawdę w stosunku do sampa wykonanego z akwarium 240 litrów, czyli 120 na 40 na 50 mniej więcej. No i czym jest filtracja za pomocą sampa, a czym za pomocą kubów? W zasadzie nie ma porównania. No ale w każdym razie za chwilkę to otworzę. Przy okazji zobaczymy, jak ten FX się zabrudził, bo ostatnio zrobiłem bardzo dużo tutaj rewolucji i dużo zanieczyszczeń poszło do toni wodnej i wszystko to zostało wciągnięte przez także FX-a i sampa. No dobra, zaczynamy. Co ja muszę tutaj najpierw zrobić? Najpierw podłączymy sobie, a potem te przewody, bo tutaj troszkę nakombinowałem z tymi kablami, z tym wszystkim. No i będę to pokrótce opowiadał, jak to będę w trakcie robił. Na razie pauza. Już słuchajcie, samo odłączenie FX-a powoduje to, że jest dużo, dużo ciszej. Jednak on rezonuje, kawał tutaj kloca buczy. Więc jest to na pewno dużo ciszej. Ostatnio też wymieniałem o te okruczce, ponieważ tutaj mamy taką uszczelkę specjalną, no może specjalną, taką nietypową. Można byłoby zastosować O-ringa w zasadzie, ale cały czas byśmy mieli tutaj otwarte to wszystko. O-ring by nam uszczelniał tą powierzchnię, że woda by tutaj nie ciekła. Ale cały czas by było, nie byłoby możliwości zamknięcia tego zaworu. Ta specjalna, czy tam ichnia uszczelka jest tutaj podziurawiona, że tak powiem. No i przekręcenie tego zaworu zamyka, otwiera nam to wszystko. No i to mi się ostatnio rozszczelniło. I w tym, na tym połączeniu woda mi po prostu ciekła, nie? Dlatego no, trzeba mieć to w zanadrzu. To też nie jest jakieś bardzo drogie, ale też nie jest tanie w stosunku do innych filtrów. Kolejna rzecz, te wszystkie śrubunki już są tak dokręcone, że zobaczcie, tu jest ciśnięte na maksa, a tutaj mamy szczelinę. Więc mimo tego, że tych śrub jest tutaj sporo, bo rozstaw ich jest stosunkowo niewielki, no to mimo to dalej ten plastik jest w stanie się tutaj wyginać, dlatego naprawdę trzeba użyć dużej siły, żeby między tą obudową a tym korpusem górnym, żeby nie było przecieków. No i no wiadomo, że jak już to się skręci, jak to już zacznie działać, to tam się zaszlami, no to już z tym się nic nie dzieje. Natomiast no tutaj jest to naprawdę mocno skręcone. Fajną rzeczą jest to, że tutaj mamy taki zaworek do spuszczania wody, żeby nie dźwigać tego filtra, bo zawsze po odłączeniu tych zaworów w każdym to filtrze albo gdzieś tam woda stąd wycieka pod ciśnieniem z jednego, z drugiego, mniejsza o to. Troszkę tutaj tej wody jest, no i zachlapie się trochę wokół, no i trzeba to dźwigać, nie? A tutaj jednak tej wody trochę też w tym FX-ie się znajduje, bo to jest dosyć duży kubeł.
No dobra, ja to odłączę, a potem będziemy zaglądać, co tam się dzieje w środku. Zdemontowałem te węże. No i tutaj zobaczcie, jeszcze taka rzecz. Ja mam nasadzony wąż od pralki, który tak naprawdę pasuje dosyć ciasno tutaj na te przyłącze. Ale mimo to, żeby nie było niespodzianek, skręciłem to opaską. A tutaj na drugim kruczcu mam wąż calowy, taki gumowy, przeźroczysty. No bo tam mi było co innego potrzebne, żeby to z czymś innym połączyć. A tak, na przykład ten gdy zastosujemy ten wąż od pralki, to mamy dwa zakończenia tego węża gumowe, więc fajnie to można połączyć z czymś tam i możemy dobrać różne długości tego węża. I kolejna rzecz, jak tutaj na przykład sobie wymienimy, czy też mamy nowe te zawory, no to muszę powiedzieć, że one naprawdę fajnie tu trzymają i bardzo łatwo jest je nasadzać, demontować. Nie wszystkie rodzaje filtrów mają tak proste zamocowanie tych zaworów. A tutaj naprawdę fajnie to wszystko funkcjonuje, fajnie to działa. Poza tym, że no, jak wszystko potrafi się z czasem zepsuć, czy tam parcieją te gumy, no trzeba to wymieniać, a ta uszczelka akurat no, nie jest to jakaś taka uniwersalna, trzeba zastosować ich rozwiązanie, dlatego to jest na pewno utrudnienie, nie wykorzystamy nic innego. O-ringi tutaj na uszczelnienie tego przyłącza to żaden problem, sobie możemy kupić każde inne. Bez problemu dobierzemy sobie o-ringi, ale jeśli chodzi o to, tego nie wymienimy. No dobrze, tak samo ten o-ring duży też możemy dobrać, albo możemy skleić z gumy. No ja mówię to, że możemy, bo wiem, że tak się rzeczy robię na co dzień, wykorzystując to do innych celów. Także jest to możliwe, no w każdym razie no nie bawiłbym się, raczej bym sobie zastosował oryginalny, ale jest taka możliwość. No dobrze, filtr wyciągnąłem, więc czas poluzować te wszystkie kruczce, te śruby. Nie kruczce, tylko śruby. O. Jak się odkręca, to nie czuć za bardzo. Że one są tutaj mocno poskręcane, ale przy dokręcaniu już zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie pęknie, nie? Ale nie, to jest dosyć mocne. Trzeba dosyć dużo poluzować, żeby to nam teraz spokojnie wyszło. Wbrew pozorom, słuchajcie, tego co mówiłem, no nie, że tu się tak odkształca i tak dalej, no to jest to zmyślne zamocowanie, bo wydaje się być dosyć pewne, nie? No ale nie ma to jak sobie na przykład nałożyć pokrywę i dwie klapki kliknąć i już, nie? O, troszkę wody spuściłem, ale nie do końca, żeby też tutaj pokazać jak to jest z wodą. No i zobaczcie. Filtr. No, nie jest najczystszy, ale też nie jest jakoś bardzo zabity, a troszkę przyjął ostatnio. No, gąbki już w sumie widać zabrudzenie. No i ostatnio miałem rozmowę z kolegą od innego kanału, że no ten filtr jest kiepsko skonstruowany. Moim zdaniem, no to widać już troszkę syfiku, troszkę nazbierał, przyjął. No na pewno się nie opierdziela ten filterek, ale no mówię, funkcjonowało to akwarium i bez niego. Jak nie będzie sobie dawało rady, no to zawsze go można podpiąć. Te gąbki sobie tutaj będą leżały w jednej z komór Sampa. Jak będzie tylko potrzeba jakaś widoczna, no to będę go z powrotem do tego
akwarium podłączał. No jest troszeczkę tutaj, przyjął. No i ja naprawdę jestem z niego pod względem takim funkcjonalności zadowolony. Jest to kombajn do wciągania zanieczyszczeń. I zrobiony właśnie w ten sposób, a każdy niech myśli co tam chce, czyli same gąbki, potraktowałem go jako 100% mechanika i nie dawałem żadnych prefiltrów na wlocie i tak dalej, bo moim zdaniem troszeczkę mija się z celem. Ja chcę, żeby ten filtr po prostu przyjął wszystko co możliwe. On ma to wciągnąć, a nie być duszony jakimś tam prefiltrem i na tym prefiltrze się tam coś zatrzymuje, ale ten prefiltr czyszczę nie wiadomo jak często, żeby mi to wszystko działało, nie? Nie, ten filtr jest po to, żeby te zanieczyszczenia wciągać i tyle w temacie. No i on do tego jest stworzony, on jest naprawdę fajny i fajna konstrukcja jest moim zdaniem do tego właśnie, żeby tak działał i się nie zapychał, a to czy on działa czy nie, no to zobaczcie po tych gąbkach. Są pięknie, pięknie przyjęły tutaj po prostu zanieczyszczenia i jest ich tutaj sporo. Ja tą wodę teraz zleję i będę każdą gąbkę po kolei, albo nie wiem czy zleję, może nie zleję, zobaczę. W każdym razie będę wyciągał każdą gąbkę po kolei i wodą z akwarium czyścił i będą wracały do sampa. No i te zewnętrzne gąbki już wyciągnąłem do wiaderka. Zobaczcie, a tutaj mi się widocznie brakowało gąbek, żeby jeszcze tą jedną komorę uzupełnić. Miałem tylko taką z drobniejszym oczkiem na wierzchu, a pod spodem watę. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Jednak troszeczkę tutaj już przyjęła ta wata. Zaraz zobaczymy, co tam będzie pod spodem, ale na razie będę czyścił te gąbki. No i myślę, że ze 2-3 wiaderka, może 4, zobaczymy i będą wyczyszczone i od razu będę wrzucał do sampa, a potem będę dalej tam opowiadał, co mi przyjdzie jeszcze na myśl. Także oglądajcie dalej. No słuchajcie, jedno w zasadzie i pół wiaderka wody. O, woda jest dosyć brudna. No i gąbki czyste zaraz trafią do sampa. No i będę dalej tam mył. No i cóż. Na razie nic wielkiego się nie dzieje. Wody troszkę mi... O, tutaj powrzucamy. O, jeszcze widać, że troszkę się tego... Może trzeba jednak dokładniej troszkę umyć. Ale chciałem zostawić tych bakterii trochę na tych gąbkach, ale w zasadzie nie ma po co, umyjemy je dokładnie następnym razem. No i zobaczycie ile mi to miejsca zajęło w sampie. Na kolejnym znowuż poziomie mam 3 oto takie gąbki w tej środkowej komorze, a po zewnątrz standardowe te gąbki jak to u góry. No i tutaj już widać, że te gąbki są mniej zabrudzone, środkowe. Natomiast te zewnętrzne są tak samo brudne, mniej więcej jak te górne. No dobrze, ja to wszystko wyczyszczę, wrzucę do sampa, pokażę wam na koniec jak to wygląda i myślę, że będziemy pomału kończyli ten filmik. No i słuchajcie, kończymy. Udało się to wszystko poczyścić. Końcówka będzie szybka, bo już mi bateria pada w telefonie. Ale zobaczcie, wszystko. Wszystkie wkłady z FX-a zmieściły mi się w jednej komorze sampa. Fajnie to dosyć spasowało. No i teraz słuchajcie, gdyby mi kiedykolwiek przyszło jeszcze do głowy wrócić do FX-a, to tylko wyciągam sobie te wkłady i z powrotem podłączę go bez najmniejszego problemu i dosyć szybko. A wydaje mi się, że to szybko nie nastąpi, bo te wszelkie rewolucje, które chciałem zrobić, do czego byłby mi potrzebny wcześniej FX, żeby ewentualnie gdzieś przenosić ryby i tak dalej, na razie zawieszone. Dlatego też odpinamy, odpiąłem go dzisiaj. No i w dalszej kolejności będę tutaj pracował nad rozbudową, przebudową, może polepszeniem funkcjonalności tego sampa. A póki co zobaczcie,
Wszystko się fajnie to zmieściło. No i moim zdaniem SAMP to jest jeden z lepszych, jak nie najlepszy system filtracji do większych akwarii. Załatwia nam w zasadzie wszystko. Tam upchamy grzałki, niegrzałki. Co tam chcemy, wrzucimy. Można sobie rozwiązać te komory, jak tam tylko sobie chcemy. Jest to ciche, pod warunkiem, że to się fajnie wszystko poustawia i przemyśli. No i cóż, tyle na dzisiaj. Tak to wygląda u mnie. No i tak chciałem właśnie porównać wielkość jednego z największych kubów w stosunku do SAMPa. No wszystko mieści się w jednej komorze. A tu oto właśnie ten kubeł. Jeszcze wodę trzeba wylać, pomyć i odłożyć na półeczkę. Także to wszystko w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!